Hej kochani, witajcie w 51. odcinku Doli Gaming News, a dzisiejszy odcinek zaczniemy od gier z PlayStation Plus na maj. Dzisiejszy odcinek będzie mocno konsolowy. Oto przed Wami oferta gier w ramach PlayStation Plus na maj. Na PlayStation 4 trafi Tropico 5 i Tabletop Racing World Tour. Na PlayStation 3 Bionic Commando React 2 oraz LocoRoco. Z kolei na PlayStation Vita zawitają Switch Galaxy Ultra i gra, którą bardzo dobrze wspominam za czasów PSP, czyli God of War Ghost of Sparta. Pora na odpowiedź Microsoftu w kwestii darmowych gier dla swoich subskrybentów. W porównaniu do poprzednich miesięcy jest nieco słabiej, ale posiadacze Xboxów nie mają na co narzekać. Na Xboxa One trafią Defense Grid 2 oraz Costume Quest 2, a na Xboxa 360 dobrze znane wyścigi Grid 2 i Peggle. Jeden z twórców gry The Walking Dead potwierdził, że w trzecim sezonie znowu spotkamy Clementine. Najprawdopodobniej będzie to jej starsza wersja. Robert Kirkman wyjaśnia w wywiadzie dla IGN, że trzeci sezon będzie bardzo zbliżony fabularnie do aktualnych komiksów. Nie wyjaśnia jednak, czy Clementine będzie postacią grywalną czy drugoplanową. A teraz news, na które czekało kilku komentujących pod poprzednim odcinkiem. Nintendo opublikowało swój raport finansowy z minionego roku, w którym ujawnia datę premiery nowej konsoli Nintendo NX. Będzie to miało miejsce w marcu 2017 roku. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że tytułem startowym ma być The Legend of Zelda. O samej konsoli nie wiemy zbyt wiele i wygląda na to, że Nintendo przez długi czas jeszcze wstrzyma się z oficjalnymi informacjami, ponieważ nie pokażą ich nawet na tegorocznym E3. Dobra informacja dla wszystkich fanów pokręconego horroru, jakim jest Outlast. Red Barrel Games za pośrednictwem serwisu GameSpot zaprezentował 10-minutowy gameplay. Gracze mogą wcielić się w jednego z dwóch dziennikarzy, którzy ponownie bez żadnego ekwipunku, a tylko z kamerą, będą przemierzać ciemne zakamarki. Premiera jest zaplanowana na koniec bieżącego roku, jednak data ta może ulec zmianie. Dzięki za oglądanie tego odcinka Doli Gaming News i mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o trwającym konkursie na memy związane z Morele TV, gdzie możecie wygrać słuchawki Razer Kraken i dwie paczki gadżetów. Widzimy się za tydzień. Pa!